Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka zainaugurowała projekt Świętoszyckich Sieci Świetlic Podwórkowych. Jest to projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Jest to przedsięwzięcie mające na celu stworzenie nowej formy placówek wsparcia dziennego wspierających funkcje wychowawcze rodziny, czyli właśnie świetlic podwórkowych. Nasze struktury, nasze jednostki organizacyjne weszły do tego projektu i poprzez swoją działalność harcerską zachęcają dzieci, młodzież z terenu województwa, z tych gmin, które zostały wskazane przez naszych instruktorów w terenie, do tego, aby tworzyć takie świetlice podwórkowe. Na czym ta działalność polega? Chodzi o to, żeby instruktor, wychowawca animował dzieci z danego terenu, to jest zgodnie z ustawą do 15 dzieci, i poprzez pracę podwórkową, wykorzystując metodę harcerską, która jest uniwersalna, ponadczasowa i właśnie idealnie pasuje do pracy podwórkowej, wciągała dzieci do pracy społecznej, aby wzmocnić ich rozwój psychofizyczny, wzmacniać postawy prospołeczne, w ten sposób uzupełniając działalność szkoły wychowawczej, funkcji rodziny oraz innych działań, innych instytucji partnerskich. Na terenie naszego województwa 49 świetlic powstało, 9 powiatów koordynuje te działania za pośrednictwem jednostek terenowych chorągwi, jakie są Chówce. Projekt będzie trwał jeszcze 2 lata. Teraz wdrażamy, są pierwsze działania w październiku programowe z dzieciakami, wcześniej były zadania przygotowawcze. Mamy nadzieję, że ten projekt przyjmie się i będzie to idealne rozwiązanie na to, aby gminy oraz powiaty mogły budować partnerstwa też z naszą organizacją, aby tych świetlic było coraz więcej i żeby wykorzystywać metodę harcerską i samo harcerstwo do tego, żeby te działania podwórkowe mogły coraz bardziej się rozwijać. Pasujemy do tego idealnie i wierzymy, że jako zawodowcy i organizacja z tradycjami będziemy mogli wspólnie tutaj z samorządami lokalnymi wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom każdej gminy i każdego powiatu. Jak macie na imię? Ja jestem Jola. Martyna. Malwina. Zosia. Agata. Oskar. Dominik. Michał. Słuchajcie, podobają wam się takie świetlice podwórkowe? Tak. Co w nich robicie? Szukamy różnych jesiennych skarbów. I chyba dobra zabawa, tak? Śpiewamy pląsy i jeszcze się bawimy. Najbardziej podoba, że się uczymy czegoś nowego. A chłopakom się podoba? Mi się podoba, że możemy grać w piłkę też. No i też. Mi też się podoba, że możemy grać w piłkę. Czyli jednym słowem wam się podoba? Tak. Świętokrzyska Sieć Świetlic Podwórkowych to innowacyjny na skalę kraju projekt opracowany przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecką, natomiast sfinansowany z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Świetlice działają od lipca bieżącego roku i mamy pod swoją opieką 4 takie świetlice w Moskorzewie, we Włoszczowie, w Radkowie oraz w Seceminie. Jesteśmy ze świetlicy podwórkowej z Moskorzewa. Naszą opiekunką jest pani Ania. Robimy tam dużo rzeczy w sumie. Gramy, śpiewamy. Ogólnie jest bardzo fajnie. Marysiu, a ty? Tobie podoba się? No ja już tam jestem bardziej jako w roli wolontariusza i właśnie też działamy troszeczkę z harcerstwem jako 27 drużyna harcerska Białe Wilki z Moskorzewa. Właśnie tak jak Paulina mówiła, co czwartek są zbiórki harcerskie, takie spotkania, te świetlice środowiskowe, gdzie też mówiła, że się właśnie gramy, bawimy i staramy się robić coś takiego innego. Na przykład jest zaplanowana noc w bibliotece oraz jakieś wspólne wyjazdy. Takie rzeczy, że po prostu razem spędzać czas w naprawdę ciekawy sposób, taki inny niż po prostu siedzenie przy komputerze tylko. Nie nudzicie się? No na pewno nie. Czyli waszym zdaniem potrzebne są takie świetlice? No na pewno jest to potrzebne właśnie po to, żeby po prostu najzwyczajniej się wyciągnąć kogoś z domu, żeby spędzić czas trochę inaczej, zaprzyjaźnić się, poznać nowych ludzi. Myślę, że naprawdę jest to potrzebna rzecz. Dużo uczestników macie? Aktualnie uczestników? No dość sporo, około 15-20 osób. I spotykacie się codziennie, co drugi dzień, jak to jest? Takie zebrania, że tak powiem, systematyczne mamy co tydzień w czwartki, ale też jeżeli, że tak powiem, jest jakaś okazja, to spotykam się, na przykład teraz mamy biwak, więc teraz jesteśmy praktycznie 3 dni ze sobą razem. Czyli jednym słowem jest super. Jest świetnie.
No to co, pomachamy wszystkim?